teraz musimy podjechać do firmy, która zajmuje się brandingiem naszych koszulek, bo dostaliśmy informację z pralni, że delikatnie jednemu z zawodników odkleiła się reklama i musimy tą delikatną awarię naprawić przed meczem, bo wiadomo, mecz jest o 20:30 i zawodnik prawdopodobnie będzie potrzebował tą bluzę na rozgrzewkę bynajmniej, także musimy to załatwić. Sytuacja opanowana, możemy wracać do przygotowań przedmeczowych. Działam. Cześć, z tej strony Kuba Kobyłka. Zapraszam do kulis przygotowań do meczu ligowego z Sandecją. Tutaj pomieszczenie, w którym wszyscy zawodnicy mają swoje szafki ze sprzętem, gdzie pobierają rano sprzęt, mają opisane, wszystko wybrane, poskładane tutaj przez pan w pralni, także jest i to. To jest całe wyposażenie. Już nawet kurteczki na zimę gotowe. Teraz weźmiemy sprzęt meczowy dla osób, które są w 20 i przygotujemy szatnie na przyjście zawodników. Idziemy działać. Mamy godzinę 16, zawodnicy mają zbiórkę 18:30, ale z reguły są jeszcze godzinę przed, żeby się napić kawy, chwilę zrelaksować i później przygotowywać do meczu. Także my musimy działać, żeby wszystko na czas przygotować. Widzę, że się sporo zmieniło, jeśli chodzi o szatnie, zdjęcia zawodników teraz widnieją, z tego co można zauważyć. Wprowadziliśmy jakiś dodatkowy element. I co, i teraz układasz sobie spodenki, koszulki, skarpety też, znaczy getry? Tak, getry każdemu układamy w zależności, czy woli cięte, czy całe, dłuższe, krótsze. Wiemy po prostu, kto jakie potrzebuje, no i tak według upodobań każdego zawodnika układamy. Ciekawostka na temat rogali. Rozwiązuje krzyżówki. I to jeszcze te znane krzyżówki. Cyk, proszę bardzo. Teraz już wiecie, co robi w wolnej chwili. I tylko jedna osoba rozwiązuje krzyżówki. Zgadnijcie kto. Wybieramy proporczyk do wymiany kapitanu. Tutaj mamy pomieszczenie, gdzie działają nasi fizjoterapeuci. Kącik kawosza. Takie pomieszczenie, ala salka do rozgrzewek, poza siłownią, do regeneracji. Tutaj mamy pokoje trenerskie. Tutaj strefa odnowy. Akurat mamy Pawełka, to może coś pokrótce powiedzieć. Cześć. No tak, widać, to jest strefa odnowy biologicznej. Mamy dostęp do basenu z zimną wodą. Jest sauna, można pokazać. Mamy saunę, mamy hydromasaże z ciepłą wodą oraz do tej wanny wrzucamy zawsze lód, kostki wodu. Tam jest kostkarka, także lodu mamy dużo. Zawodnicy po treningach, po meczach mogą wejść do wody z lodem i skorzystać z pełnej odnowy, także myślę, że jak na taki obiekt, który masz swoje lata, to jest to wystarczające. To dziękujemy za fachowy instruktor. Wiedziałeś, co to chodzi, nie? Że się lansuje, no? Tak? Że się lansuje. A, dobrze. Co lansuje? Robimy robotę? To jest koszy. Co? Pierwszy raz w życiu tak ciężko pracujesz, co? Nie, co myślę, pracuję. Nic nie jest oszukane.
Dobra, co, działamy? No, możemy działać, zaczynaj. Dobra, musimy sprawdzić przed meczem ciśnienie w piłkach, jest to dosyć ważne, przed treningami robi to młodzież lub dyżurni, ale przed meczem ligowym zawsze się tym zajmuję, no bo ciśnienie w piłkach musi być dobre, żeby sędziowie po prostu dopuścili piłki do meczu. Jest 0,6, także musimy dopompować. Zaznaczymy strefy do rozgrzewki podczas meczu dla zawodników rezerwowych. Musimy tablicę zmian zostawić i koszulki dla zawodników rezerwowych GDS-u przygotować na ławce gospodarzy. Dobra. Przygotowaliśmy szatnię, teraz musimy przygotować wszystkie dokumenty do meczu, sprawozdanie meczowe, listę badań i przekazać to naszym mediom, żeby mogli zrobić zbiórówkę dla kibiców. Okej, tutaj już wiemy, kto dzisiaj zagra, ale zawodnicy dopiero dowiedzą się, tak jak widać tutaj na odprawie, o 18:45. Panie Emiu, wychodzą Tormany 19:40 na rozgrzewkę. No i? I już wtedy by musiało się świecić światło. Godzinę przed meczem, nie? No to od 19:30. No. No tak jest w Polsacie. I 19:30 wchodzą na rozgrzewkę, to jakby ktoś włączył o 19:30 te trzy prysznice środkowe. Jedną, nie, bo nie, o 19:00 wychodzą. 19:40 wychodzą. Dobra. 19:30 te trzy prysznice, dobra? Mhm. Dobra. I ostatnio nam kierownik jeszcze, jak chłopcy schodzili z rozgrzewki i było to koło Fortuny, jedynkę i trójkę jeszcze włączył po obrocie, po rozgrzewce. O ile będzie to możliwe, to do załącza. Dobra, super. Nie, dobra. Panie złoty człowiek, dziękujemy. No. No? Dzień dobry. No, wszyscy oglądają Rakus, z tego co widzę. Dzisiaj Donki Hopki. Bardzo śmieszne. Teraz o 18:45 zawodnicy mają odprawę przedmeczową. A my się widzimy o 19 na odprawie przedmeczowej z sędziami. Delegat to co? Delegat jest? Autentycznie, tylko główne wchodzi tak. Dobra, już po odprawie, teraz najlepszy mecz i widzimy się po meczu, miejmy nadzieję, z trzema punktami. A to co, czekamy na gwizdek, nie? Czekamy na gwizdek i ruszamy. We'll be right back.
się po raz ostatni zamknął zwisny takiego pana Jacka Małyszka, który kończy spotkanie pomiędzy Gimnazją Katolicą a Sandecją. Nowy sąd! Kończymy. Mam nadzieję, że było ok. Liczymy na Was w niedzielę o 12:40. Derby z Zagłębiem Sosnowiec. Bądźcie z nami.